Andrzej Biedrzycki, szkoleniowiec KKS Bikielec. Panie trenerze, prosimy o ocenę tego, no niestety, przegranego spotkania z liderem 0-2. Myślę, że mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa, myślę, że bardzo wyrównana, mecz walki i w sumie bez jakiejś może sytuacji my mieliśmy dobrą sytuację, gdzie po rykoszecie piłka trafia w słupek i nie było nikogo, żeby to dobił, a na drugą połowę wyszliśmy troszeczkę tak, jakbyśmy nie dojechali, myślałem, byliśmy gdzie indziej i pierwsza bramka ustawiła mecz, zespół Choreganu nabrał pewności, zaczął grać dokładnie i każda akcja zaczęła pachnieć bramką. Druga bramka też, rzut wolny, dośrodkowanie, gdzieś zawodnik od nas przegrał głowę, przypadkowo się gdzieś tam odbija, zawodnik nieprzygotowany na to, że ta piłka może przejść, wytoczyła się piła, uderzył i 2-0 i w sumie można powiedzieć, że to było po meczu. Później my się odkryliśmy i tutaj zaczęli wprowadzać kontry i mogliśmy jeszcze stracić przynajmniej z dwie bramki. No, trzeba oddać jedno, że dzisiaj zespół Choreganu zasłużył na zwycięstwo. Szkoda, mówię, bo myślę, że przy lepszej koncentracji i przede wszystkim zabrakło takiej, można powiedzieć, odpowiedzialności w naszym zespole i to przeważyło, że przegraliśmy się mecz. Punktów chyba należy szukać, czy może punktu w meczu wyjazdowym z Wisą. Znaczy tak, no, trzeba punktu szukać teraz na wyjeździe. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, ale jesteśmy w stanie zdobyć punkty i zrobimy wszystko, żeby zdobyć komplet. I później mamy kolejny mecz ciężki u siebie, ale mówię, na razie musimy się skoncentrować, bo gramy teraz co 3 dni i trzeba wszystko zrobić, żeby się zregenerować, jak najlepiej przygotować do tego meczu, bo daleki wyjazd nas czeka i trzeba przeanalizować ten mecz, bo troszeczkę zrobiliśmy, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej trzeba powiedzieć, że odpowiedzialnie bardzo i w sumie zespół Choreganu, oprócz gdzieś tam zostałych fragmentów, ale też nie miał jakiejś klarownej sytuacji, to nic nie stworzył i mówię, no, szkoda, że zabrakło tego w drugiej połowie, ale no, trzeba wnioski wyciągnąć i na pewno to poprawić i jechać po punkty. Czesław Żukowski, szkoleniowiec Huragana Morąg. No panie trenerze, przede wszystkim gratulacje, bowiem lider tutaj nie stracił bramki, wygrał spotkanie i będzie chyba zasłużenie prowadził w trzecioligowej tabeli. Tak, myślę, że pana opinię należy potwierdzić po dzisiejszym spotkaniu. Był to, myślę, najtrudniejszy rywal, z jakim do tej pory graliśmy, do tego jeszcze na wyjeździe. I w pierwszej połowie rzeczywiście to był mecz walki. W zasadzie ani jedna, ani druga drużyna wielkich sytuacji nie stworzyła. Po przerwie, po strzeleniu bramki na 1-0 już dominowaliśmy i mieliśmy sporo tych sytuacji. I myślę, że z przebiegu 90 minut w pełni zasłużone nasze zwycięstwo. W szczególności druga połowa w naszym wykonaniu była już dobra, odjechaliśmy. Tak to trzeba powiedzieć i zasłużenie wygraliśmy.